Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielkanocne święta. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców naszej diecezji, naszego miasta i ziemi świętokrzyskiej. Pan Jezus zmartwychwstały to Jezus, który wciąż przychodzi. Przyszedł, aby nas odkupić przez dar swojej miłości ofiarowanej na krzyżu. Ta miłość była tak wielka, że pokonała śmierć. A zmartwychwstanie, ten wielki cud poranka wielkanocnego, pozwala nam napełniać się nadzieją, wiarą i miłością. Nadzieją, która sięga dalej niż ludzkie spojrzenie. Wiarą taką, która jest zdolna góry przenosić. Miłością, która nie tylko przebacza, ale wciąż odpowiada Bogu i ludziom na ich codzienną miłość. Niech tegoroczne święta wielkanocne będą pełne pokoju i nadziei, bowiem pokój jest pierwszym darem Jezusa zmartwychwstałego, jak usłyszeli to uczniowie zgromadzeni w wieczerniku, kiedy po raz pierwszy zobaczyli Jezusa, który powiedział: pokój wam. Pokój i nadzieja, miłość i dobroć. To dobra, które idą w parze, a niesie je obficie całemu światu i każdemu z nas Jezus zmartwychwstał. Niech Jego miłość dosięga wszystkich, dosięga każdego ludzkiego serca, aby było zdolne do szlachetnego, pięknego i dobrego życia, bowiem takie jest nasze ludzkie i chrześcijańskie powołanie. Szczęść Boże!